świat, jaki zostaje, lecz nie potrafi od niego uciec. Tak naprawdę ludziom zależy na świecie, w przeważającej większości nie pragną go opuścić. Nie zawsze chcą go zapomnieć. Przeciwnie, cierpią, nie mogąc wystarczająco go posiąść. Dziwni obywatele świata, wygnańcy we własnej ojczyźnie. Wyjąwszy oślepiające momenty pełni, mają całą rzeczywistość za nieskończoną. Ich czyny umykają im w innych czynach. Powracają ich sądzić jako nieoczekiwane twarze. Umykają niczym woda od tantala ku nieznanemu jeszcze ujściu. Poznać ujście, zapanować nad biegiem rzeki, wreszcie uchwycić życie i przeznaczenie. Oto ich prawdziwa tęsknota, która trawi ich w samym sercu ojczyzny. Ale ta wizja, która przynajmniej poprzez poznanie pogodziłaby ich wreszcie z nimi samymi, nie pojawia się. A jeśli już, to w ulotnych chwilach, takich jak śmierć, gdy wszystko się kończy. Dzieło sztuki.